Płatnicy dość często korygują dokumenty ubezpieczeniowe, zarówno te zgłoszeniowe jak i rozliczeniowe. A powodem są błędy zidentyfikowane bądź przez płatników, bądź zauważone w trakcie kontroli przez Okład Ubezpieczeń Społecznych. Kiedyś takie dokumenty można było korygować i wysyłać do ZUS bez żadnych ograniczeń czasowych. Teraz nowelizacja ustawy to zmieniła. Zatem tylko do końca grudnia tego roku można poprawiać błędy, które dotyczą dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 roku do grudnia 2021. Co do zasady, od 2022 roku można korygować dokumenty tylko przez kolejnych 5 lat, natomiast wcześniejsze dokumenty można skorygować tylko do końca tego roku. Jeżeli zatem pracodawca nie zdąży sporządzić korekt, może poinformować ZUS o nieprawidłowościach, które mają wpływ na prawo do emerytury lub renty, albo ich wysokości. Wówczas to ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i będzie mógł sam skorygować zapisy na koncie ubezpieczonego lub dokumenty na koncie płatnika. Jeżeli przedsiębiorca tych starych deklaracji rozliczeniowych nie zdąży skorygować, nie grożą mu za to żadne sankcje. Płatnicy składek zawsze też mogą skorzystać ze wsparcia ZUS-u przy weryfikacji dokumentów. Taką pomoc można uzyskać telefonicznie w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem telefonu 22 560 16 00, ale także w dowolnej placówce ZUS-u.